Dopiero co uczniowie klas maturalnych rozpoczęli swoje egzaminy, a już przyszła pora na kolejny egzamin. Ponad 214 000 uczniów w całej Polsce przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty. Na początek język polski i lektury. W tym roku na egzaminie pojawiły się kamienie na szaniec. W kolejnych dniach na ósmoklasistów czekają matematyka i język obcy. Karolina Komada. To jeden z pierwszych ważniejszych egzaminów w ich życiu. Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych przystąpili do egzaminu ósmoklasisty. Myślę, że w większości dzieci mogą się sprawdzić pod względem tych umiejętności, wiadomości, które nabyły do tej pory w szkole podstawowej. Jest to też dla nich taki sprawdzian, no jak radzą sobie ze stresem, sytuacją właśnie taką trudniejszą. Kwestia też pracy z czasem, bo ten czas tutaj też nie jest bez znaczenia. No jest to przede wszystkim dla nich ogromne przeżycie. Ogromne przeżycie, bo to m.in. od wyniku egzaminu ósmoklasisty zależy, czy uczniowie dostaną się do wybranych szkół ponadpodstawowych. W samym województwie śląskim do egzaminu przystąpi ponad 20 000 uczniów, w tym ci z Ukrainy. Uczniów z Ukrainy przystępuje do egzaminów szóstka i wszyscy ci uczniowie właśnie mają dostosowane arkusze z języka polskiego i z matematyki z poleceniami właśnie w języku ukraińskim. Część z nich przystępuje, większość przystępuje do egzaminu z języka angielskiego, jedna osoba do egzaminu z języka rosyjskiego. Egzamin ósmoklasisty wzbudza wiele kontrowersji. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty wystąpiło z wnioskiem o zniesienie